Rozmowa niezależna jest jak sobota. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Podczas tej konwencji w Katowicach był taki panel, który był poświęcony mediom. O mediach chciałem z panem porozmawiać. Co to na przykład znaczy, że to jest tylko taka różnica semantyczna, że media nie będą publiczne, tylko będą narodowe? To rzeczywiście ciekawa propozycja. Ją zaproponowała posłanka Barbara Bubula, która się specjalizuje też w mediach w naszym klubie parlamentarnym, bo była członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tak jak i ja przed laty. I odbudowa, taka próba też odbudowy poczucia współwłasności nad tymiż dzisiaj mediami publicznymi, bo w dużej mierze to poczucie utraciliśmy, tak? Ze względu na różne pretensje, uzasadnione pretensje do mediów publicznych za niewłaściwą ofertę programową albo zaangażowanie polityczne. Ludzie zgłaszają różne zastrzeżenia i pretensje. I takie całościowe uzdrawianie tej sytuacji mediów publicznych może też powinno zaowocować napisaniem nowej ustawy właśnie o mediach narodowych. Może zacznijmy inaczej. Media nazwa dobrze brzmi, tak? Aczkolwiek wiem, że będą też krytycy takie. Znaczy, ja się nie zgadzam z taką manipulacją, bo uważam, że to jest manipulacja. Takie mówienie, że chodzi o to, żeby PiS miało swoje media. Platforma ma swoje media, to prawda. Ale na czym polega ta manipulacja? Te media publiczne nie powinny być PiS-u czy Platformy i tak dalej, tylko one powinny być Polaków. One powinny być właśnie nasze, właśnie narodowe. Ja tak to rozumiem, sprowadzając to do najprostszych rzeczy. Być może, nie wiem, być może ustawowo powinno być zapisane na przykład to, że wszystkie mecze wszystkich reprezentacji, które grają z orłem na piersi, powinny być w otwartych kanałach. Ja nie wiem, że w TVP, ale w otwartych kanałach. Że tak to po prostu być powinno i tyle. Zgodnie z ustawą. Czy pana zdaniem, pan się zna na mediach i tutaj mi się pan nie wywinie, czy pana zdaniem to jest możliwe, żeby te publiczne media w ogóle, biorąc pod uwagę to, co jest, zakładam, że wszyscy wiemy, jak to wygląda, da się naprawić? Moim zdaniem nie będzie to łatwe, ale trzeba próbować, bo nie można się też poddawać. Tak? Dzisiaj od lat właściwie mamy głównie dwie pretensje do mediów publicznych. Pierwsza, że one się upodabniają programowo do mediów prywatnych, ponieważ się komercjalizują i program jest właściwie, na przykład biorąc pod uwagę telewizję, podobny jak w Polsacie czy w TVN-ie. Te same mniej więcej filmy, tej samej jakości, te same programy rozrywkowe, tej samej jakości, ten sam rodzaj muzyki oferowanej i tak dalej, a miało być inaczej. Te media miały niejako programowo być z wyższej półki, tak? I to jest oczywiście problem też związany ze słabym finansowaniem publicznym tych mediów. No i druga pretensja, którą słyszymy od lat, też uzasadniona, że one są zaangażowane politycznie, tak? Że ta akurat koalicja, która w danym momencie rządzi w Krajowej Radzie, a więc i w radach nadzorczych, a więc i w zarządach, a więc i w antenach, ta realizuje swój interes polityczny, zatrudnia dziennikarzy, którzy są im spolegliwi i zaczyna służyć jako tuba propagandowa, co w wyborach prezydenckich, które wygrał Andrzej Duda, też mieliśmy dowodnie pokazane, że właśnie tak te media publiczne działały. I od tych patologii trzeba próbować odejść. Mówię, nie będzie to łatwe, bo pokusa w świecie politycznym, szczerze mówiąc, po każdej stronie politycznej jest, żeby mieć większy wpływ na te media, ale trzeba próbować. No, trzeba próbować różnymi mechanizmami, również finansowymi, również bardziej precyzyjnymi opisami ustawowymi, jakie są zobowiązania programowe tych mediów publicznych. Na przykład ten przykład, który pan podał, z tymi meczami z Orzełkiem, one są na przykład w ustawie opisane dzisiaj, tak, że pewne wydarzenia sportowe są nawet, nawet są wylistowane, tak. Mogą być emitowane tylko w otwartych i ogólnopolskich antenach, a tak naprawdę ogólnopolskie anteny są z punktu widzenia prawa tylko trzy. TVP1, TVP2 i Polsat, bo nawet TVN nie ma statusu ogólnopolskiej. Ogólnopolskiej anteny. I dopiero jeżeli żadna z tych anten nie jest zainteresowana emisją, bo im się nie opłaca albo nie widzi interesu jakiegoś innego programowego, to dopiero wtedy w przetargu mogą inne telewizje występować. To wszystko można doprecyzować. Jeżeli odczuwamy taką potrzebę, że tak powinno być, to wszystko można ustawowo doprecyzować. Również zobowiązania emisyjne można doprecyzować co do radia publicznego i telewizji publicznej. I taką pracę należy rozpocząć. My jesteśmy do tego gotowi.
Czyli ja rozumiem, że pan na to pytanie, czy to się da zrobić, pan odpowiada, że tak, pod warunkiem, że będą precyzyjne, tak, precyzyjne zapisy. Ogólnie nawet odpowiem. My często słyszymy w związku z naszymi propozycjami programowymi z Katowic sprzed kilku dni, od naszych głównych konkurentów politycznych, od polityków Platformy Obywatelskiej, że nie da się zrobić, tak? A my mówimy, że się da. Kubis mówi o repolonizacji mediów. To też jest, no wcześniej też mówił o tym Jarosław Gowin, dostrzegając, my też o tym mówimy. Ale teraz jak rozumiem, to już rozmawiamy nie tylko o mediach publicznych, tylko tak, o repolonizacji mediów w ogóle. Bo doszło do sytuacji dosyć patologicznej w Polsce, że w procesie w pewnym sensie tylko wolnorynkowym doszło do opanowania na przykład prasy lokalnej i regionalnej prawie w ponad 90%. To jest rekord świata, tego nie ma nigdzie. W rękach kapitału zagranicznego i to konkretnie kapitału niemieckiego. Żaden poważny kraj, żadne poważne państwo, mimo zasad wolnego przepływu kapitału, osób, ludzi i tak dalej w ramach Unii Europejskiej, nie ma takiego zjawiska w Niemczech, nie ma we Francji, nie ma w Wielkiej Brytanii, nie ma we Włoszech. Wszystkie poważne kraje pilnują tego, aby zasadniczy komponent własnościowy mediów, również prywatnych, był w rękach kapitału narodowego. Myśmy się okazali tacy pochopni, być może z powodu doktryny, która w głowach rządzących Polską przez wiele lat i nadal rządzących liberałów i lewicowców tkwiła, że kapitał rzekomo nie ma narodowości, że jest neutralny narodowo i politycznie, jest tylko czystym kapitałem. To była wielka naiwność i wielka nieprawda tak naprawdę. No, ja się przepraszam, nie zgodzę z tym, że to była naiwność. Ja tutaj widzę bardzo konkretny interes bardzo konkretnych ludzi. To właśnie w ten sposób jest przedstawiane, że wracam tutaj do tej manipulacyjnej tezy, że o co chodzi, to niech PiS ma swoje media i tak dalej, tak? Nie, nie, nie. To było tak przeprowadzone od samego początku, żeby pewni ludzie właśnie mieli... Znaczy błąd był, wie pan, jak tak się cofniemy 25 lat do tyłu, to błąd był w czasach rządów Mazowieckiego, kiedy powołano specjalną komisję do likwidacji koncernu RSW Prasa Książka Ruch. Tak. To był koncern monopolistyczny, komunistyczny, który właściwie był właścicielem wszystkich gazet w Polsce. I w tej komisji znaleźli się moim zdaniem nieodpowiedni ludzie, bo po owocach ich poznacie, tak? Którzy zdecydowali, że zdecydowana większość tytułów zostanie oddana spółdzielniom dziennikarskim. Czyli komu? Czyli ludziom, którzy w reżimie komunistycznym byli dziennikarzami, robili propagandowe gazety, mieli poczucie więzi z tamtą władzą i próbowali w tej nowej rzeczywistości też się jakoś odnaleźć, szukając kontynuacji własnego środowiska politycznego. I ci ludzie, bardzo często się okazało, że są raczej podatni na pokusy czysto materialne i zaczęli szybko te tytuły sprzedawać. Sprzedawać komu? Kapitału polskiego nie było zbyt wiele na początku lat 90., więc sprzedawali pierwszemu z brzegu zagranicznemu, który przyszedł i dobrą kasą, dobrymi pieniędzmi pomachał. Więc w ten sposób się ten proces rozpoczął, takiego opanowywania prasy przez kapitał zagraniczny i to była niemądra po prostu decyzja wówczas. Pan nawet nie ma pojęcia, jak ja się cieszę, jak pan mówi w ten sposób właśnie, bo wtedy ja, słysząc to, co pan mówi, wiem, że pan się naprawdę na tym zna i doskonale orientuje w tym, jak to się odbyło, w związku z czym jest szansa, że to się rzeczywiście da naprawić. Jak to rozwiązać? To nie będzie łatwe, bo praca jest jednak sferą rzeczywiście wolnorynkową i tutaj nie ma też regulatora takiego jak nad radiem i telewizją, gdzie jest dobro rzadkie do podzielenia, państwo ma wpływ, temu daje, temu nie daje, tu przedłużam koncesję, tu nie przedłużam koncesji, na rynku prasowym czegoś takiego nie ma. Ale myślę, że możemy pomyśleć o jakichś mechanizmach wspierających polski kapitał, który w momencie, bo mogą takie momenty się pojawić, kiedy na przykład z różnych względów właściciel zagraniczny będzie chciał sprzedać swój koncern medialny funkcjonujący w Polsce, żeby była na to gotowość, żeby był kapitał polski, który zechce to kupić. Tak? Więc myślę, że jakieś mechanizmy można pomyśleć. To, że pan to doskonale rozumie, to najlepiej świadczy o tym właśnie, że to się da naprawić, bo pan wie, o czym pan mówi. Może to trwać długo, ale próbować trzeba. Jak rozwiązać ten nierozwiązywalny problem finansowania mediów publicznych? Wszyscy pamiętamy, co mówił Donald Tusk, tak? Że to jest podatek i nie płaci się abonamentu, haracz i tak dalej. Później to było odkręcane, no bo już jak trzeba było, jak media były potrzebne Platformie. Mhm.
do manipulowania ludźmi, no to się zmieniła ta narracja. Jak to rozwiązać? Czy to powinno być napisane? Przecież to jest tak, że to wszystko jest wymyślone. Nie trzeba koła wymyślać, otwierać drzwi na nowo. No, są te systemy na świecie. Z którego skorzystać? No, rzeczywiście abonamentu moim zdaniem po uśmierceniu go przez Donalda Tuska już się podnieść nie da. Abonament nigdy nie był gorliwie płacony przez Polaków. Tam jakieś 20-25% gospodarstw domowych tak naprawdę go płaciło, ale Donald Tusk doprowadził do sytuacji, że zaczęło go płacić tylko 10%. Czyli przepraszam, chyba w 80% opłacają emeryci, renciści, ludzie w... No właśnie od pewnego też wieku są zwolnieni, od 75 roku życia w ogóle ale są ja mówię o tych, którzy w ogóle płacą, tak, że tak, to jest tak, tak, że ci młodzi to... Uczciwi, przyzwyczajeni do tego, że ten abonament się płaci, a na przykład instytucje płacą tylko w 1%. 1% instytucji, które też mają odbiorniki radiowe i telewizyjne. Jak to się porówna z sytuacją w Niemczech, to nie ma porównania. Oczywiście, że nie ma porównania, więc tego się już nie da podnieść moim zdaniem. I trzeba myśleć o nowym sposobie finansowania mediów publicznych. My o tym myślimy. Myślimy o elemencie obywatelskim, czyli jednak z wprowadzeniem jakiegoś rozwiązania, który bardzo rozszerzając bazę płatników, właśnie, żeby ona była jak najszersza, powoduje, że opłata może być bardzo mała. Do prądu to dopisać? Ja pytam konkretnie. Być może to jest też różne rozwiązania były proponowane. Można któreś z tych rozwiązań przyjąć. Do jakiegoś rachunku już uiszczanego powszechnie przez obywateli można by to było przypisać. I przy takim rozszerzeniu bazy ta opłata może być naprawdę niewielka, wręcz symboliczna, nie obciążająca mocno budżetów domowych, ale i tak przynosząca znacznie większy dochód niż abonament. Plus jeszcze można pomyśleć, o tym też rozmawiamy, o jakiejś części dochodów, które by w ogóle nie obciążały gospodarstw domowych, a które by jednak na te media publiczne szły, ale to kwestia przyszłości, konkretów, które przedstawimy w przyszłości. I należy moim zdaniem doprowadzić do sytuacji, w której po naprawieniu właśnie takiej sytuacji jakościowej tego programu i jakościowej pod względem politycznym, że ludzie by zobaczyli, że te media wreszcie jakoś uczciwie tą rzeczywistość opisują, są rzetelniejsze, bardziej obiektywnie i tak dalej, wyzwolić w Polakach też takie poczucie własności nad tymi mediami. Stąd być może ta nazwa media narodowe w tym momencie może by się okazała właściwsza, żeby wiedzieli, że ta symboliczna opłata, którą tam raz na miesiąc muszą płacić, czy z góry za cały rok, jest na fajną instytucję, którą ponownie polubili, której ponownie zaufali i co do której mają poczucie, że ona dobrze nam wszystkim służy. Tak? Więc moim zdaniem tak, to jest proces pewien, ale można spróbować taki proces odbudować. Ale to muszą być pieniądze rzędu 1,5 do 2 miliardów złotych rocznie, żeby media publiczne były solidnie finansowane. Dzisiaj to jest 0,5 miliarda rocznie po uśmierceniu abonamentu przez Donalda Tuska. I na koniec takie pytanie dosyć niewygodne. Mianowicie w tym okresie 8 lat rządów Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego było tyle rozmaitych przykładów, przejawów tak nieetycznych działań, tak dalece nieetycznych działań w sensie tego, co rozumiemy przez dziennikarstwo. Pan również był dziennikarzem, pan doskonale to wie. Dziennikarz mówi w imieniu swoim i obywateli. Że czy pana zdaniem możliwe jest to, żeby tacy funkcjonariusze medialni, ci propagandyści, mieli w tych mediach, o których pan przed chwilą opowiadał, tak, że trzeba odbudować do nich zaufanie, doprowadzić do tego, żeby była większa identyfikacja ludzi w ogóle z tymi mediami. Zgadzam się, wszystko są słuszne spostrzeżenia. Czy oni... Ci propagandyści mogą znaleźć w nich miejsce? Ja myślę, że mamy prawo. Co z nimi zrobić? Ja myślę, że mamy prawo zapytać i będziemy o to pytać, dlaczego w kampanii prezydenckiej, którą wygrał Andrzej Duda, i to w pierwszej i w drugiej turze, mocniej pokazywani byli Bronisław Komorowski 20 razy mocniej niż Andrzej Duda, ale mocniej byli pokazywani Adam Jarubas, Magdalena Ogórek i Janusz Palikot. Kto za to odpowiadał, kto takie decyzje podjął, dlaczego tak to realizowano w mediach, w telewizji publicznej. I takie odpowiedzi na takie pytanie dotąd nie usłyszeliśmy, ale myślę, że przyjdzie czas, że taka odpowiedź będzie musiała zostać udzielona.
ponieważ no jeżeli kandydaci, którzy dostali od 0,6% do 2,6% byli częściej pokazywani od kandydata, który w pierwszej turze dostał 35% głosów, a potem został polskim prezydentem, to jest się z czego tłumaczyć. To jest moja odpowiedź na pana pytanie. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pan Jarosław Sellin był dzisiaj naszym gościem.